Na nowo budowanej drodze S8 w okolicach Zambrowa firma Keller Polska wykonuje kolumny hybrydowe. Wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn hybrydowych systemu Kellera polega na formowaniu w gruncie przemieszczeniowych kolumn betonowych, a następnie zwieńczeniu ich głowicami żwirowymi. W pierwszej fazie wzmocnienia pogrążamy głowicę przemieszczeniową o specjalnej konstrukcji, przemieszczając grunt na boki bez wynoszenia urobku na powierzchnię. Efektem czego jest dogęszczenie gruntu. Trzon betonowany jest pod ciśnieniem w trakcie podciągania głowicy przemieszczeniowej. W drugiej fazie wykonujemy głowicę żwirową w technologii wibrowymiany przy użyciu wibratora z rdzeniowym podawaniem kruszywa. Zasadnicze znaczenie w tego typu technologii ma odpowiednie połączenie trzonu betonowego z głowicą żwirową, co uzyskuje się poprzez zapewnienie reżimu produkcyjnego wykonywania obydwu faz wzmocnienia w ściśle określonych odstępach czasowych. Na tej budowie pierwotnie zalegające grunty organiczne zostały częściowo wymienione na grunt mineralny o określonych parametrach. Naszym zadaniem jest wzmocnienie słabonośnych gruntów zalegających poniżej z jednoczesnym dogęszczeniem gruntu wymienionego. Niewątpliwą zaletą tej technologii jest zastosowanie głowic żwirowych, które eliminują ryzyko uszkodzenia sztywnych elementów wzmocnienia przez ciężki sprzęt poruszający się na budowie. Pracuje tutaj łącznie około 18 osób. W tym większość to operatorzy, 3 osoby stanowią nadzór budowy. Pracujemy w systemie 24-godzinnym w celu przyspieszenia terminu wykonania prac. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszego sprzętu oraz wieloletniego doświadczenia naszego personelu, firma Keller Polska wykonała terminowo ponad 113 000 metrów bieżących kolumn betonowo-żwirowych.